Mecz Interu został odwołany. Karetka zabrała z murawy nieprzytomnego młodego piłkarza. 7 goli i to tylko w pierwszej połowie. To był szalony mecz Arsenalu. Manchester United magicznie się odmienił. Pewnie pokonali Everton. Kibice Liverpoolu naśmiewali się z Guardioli, ale on im odpowiedział. W każdym razie The Reds wygrywają i oddalają się od reszty rywali. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Musiala uratował Bayern Monachium w niemieckim klasyku. FC Barcelona nie wygrała od 3 ligowych meczów. Chyba nadszedł czas na Wojciecha Szczęsnego. Kylian Mbappé nie trafił do pustej, ale Real Madryt wygrywa i tak naprawdę dogonił już FC Barcelonę. To są osoby, które wczoraj do nas dołączyły. Bardzo dziękuję. A jeżeli wy także chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie piłki nożnej, to koniecznie dołączcie do nas, subskrybując kanał. Życzę wam miłego dnia, no i zapraszam do oglądania. Arsenal wygrał z West Hamem United 5-2, a co najlepsze, to wszystkie bramki w tym meczu padły w pierwszej połowie spotkania. Kanonierzy szybko wyszli na 4-bramkowe prowadzenie po trafieniach Gabriela, Trossarda, Odegaarda i Havertza, ale West Ham United odpowiedział 2 trafieniami. Wynik jeszcze w pierwszej połowie spotkania ustanowił Saka, wykorzystując rzut karny. Arsenal po raz pierwszy w historii Premier League wykorzystał 2 rzuty karne w jednej połowie. Po meczu Mikel Arteta pochwalił ofensywną grę swojej drużyny, ale wskazał na konieczność poprawy w obronie. Bukayo Saka osiągnął już 10 asyst w 13 meczach, a tym samym stał się jednym z najskuteczniejszych graczy w historii ligi na tym etapie sezonu. Arsenal ustanowił także nowy rekord, zdobywając 60 bramek na wyjeździe przeciwko jednemu rywalowi w Premier League. Tymczasem West Ham United w 2024 roku stracił już 68 goli, a to pod tym względem czyni go jednym z najgorszych klubów w całej lidze. Ruben Amorim odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Premier League jako trener Manchester United. Pokonali Everton 4-0, a Marcus Rashford i Joshua Zirkse zdobyli po 2 gole, zapewniając Portugalczykowi udany początek pracy na Old Trafford. Rashford otworzył wynik tego meczu w minucie 34, a kilka sekund po rozpoczęciu drugiej połowy dołożył kolejne trafienie. Zirkse dopełnił dzieła, zdobywając bramki, pierwsze w tym sezonie. Dzięki temu zwycięstwu Manchester United awansował na 9 pozycję w tabeli, podczas gdy Everton pozostaje na 15 miejscu, mając 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. Ruben Amorim jest pierwszym trenerem Manchester United, który 2 golami prowadził do przerwy w swoim debiutanckim meczu w Premier League przed własną publicznością. Mohamed Salah poprowadził Liverpool do wygranej 2-0 nad Manchesterem City, zdobywając bramkę, ale także zaliczając asystę, co pozwoliło jego drużynie powiększyć przewagę w lidze nad Manchesterem City aż do 11 punktów. Najpierw Egipcjanin świetnym podaniem obsłużył Cody'ego Gakpo, a potem wykorzystał rzut karny po faulu Ortegi na Luisie Diazie. Liverpool dominował praktycznie przez całe spotkanie, do tego 2 razy trafili w słupek, no i też skutecznie neutralizowali ofensywne akcje rywali. Manchester City pierwsze celne uderzenie oddał dopiero w 82 minucie, co jest ich najgorszym wynikiem od 2010 roku. Dla Pepa Guardioli to 4. ligowa porażka z rzędu, co zdarzyło mu się po raz pierwszy w jego trenerskiej karierze. Liverpool ostatni raz tak wielką przewagą w tabeli prowadził w mistrzowskim sezonie 2019-2020. Van Dijk, który w tym meczu świetnie dowodził defensywą, po meczu powiedział, że kluczowym aspektem wygraniu ligi będzie koncentracja na kolejnych spotkaniach. Tymczasem Pep Guardiola po meczu przyznał, że City musi się zresetować i zacząć od nowa, choć perspektywa obrony tytułu w tym momencie wydaje się coraz mniej realna. Opta wskazuje, że szanse Manchesteru City na obronę tytułu wynoszą niespełna 5%. Po meczu kibice Liverpoolu krzyczeli do Guardioli, że jutro z rana zostanie zwolniony. Hiszpan jednak nie pozostał im dłużny. Obrócił się i pokazał liczbę 6, czyli dokładnie tyle, ile razy poprowadził Manchester City do wygrania Premier League. Jednocześnie w tle tego meczu toczą się rozmowy o przyszłość Mohameda Salaha, którego obecna umowa z Liverpoolem wygasa wraz z zakończeniem obecnego sezonu. Po meczu przyznał, że sytuacja kontraktowa jest dla niego bardzo trudna i podkreślił, że najpewniej jest to jego ostatnie domowe spotkanie przeciwko Manchesterowi City. Podkreślił jednak, że każdą chwilą cieszy się na Anfield, które uważa za swój dom. I co też ciekawe, to wczoraj wieczorem Egipcjanin wyrównał rekord Wayne'a Rooney'a. A w czym? No a dokładnie w liczbie spotkań z jednoczesnym golem i asystą. Obaj piłkarze mają po 36 takich meczów.
Bayern Monachium zaremisował po 1 z Borussią Dortmund, ratując punkt dzięki trafieniu Musiali w 85. minucie spotkania. Borussia objęła prowadzenie w minucie 27 po znakomitej indywidualnej akcji Gittensa, a niedługo później Bayern Monachium stracił kontuzjowanego Harry'ego Kane'a. Po przerwie to Bawarczycy przejęli inicjatywę, ale brak skuteczności w wykańczaniu akcji utrudniał im wyrównanie, aż to do momentu, gdy Musiala pewnie wykorzystał precyzyjne dośrodkowanie. Zdobył on gola w szóstym kolejnym wyjazdowym meczu Bundesligi, co czyni go drugim najmłodszym piłkarzem, który tego dokonał. Bayern Monachium w lidze pozostaje niepokonany, prowadząc dorobkiem 30 punktów, a Borussia zajmuje piąte miejsce z 20 oczkami. Bawarczycy trafiali do siatki rywali w 19 kolejnych ligowych spotkaniach, natomiast piłkarze Borussii Dortmund zdobywali bramkę w każdym z ostatnich 10 meczów. A co do Harry'ego Kane'a, to nawet po przeprowadzonych badaniach nie wiadomo, jak jego kontuzja jest poważna. Taki komunikat wystosował klub. Harry Kane nabawił się niewielkiego naciągnięcia mięśnia prawego ścięgna uda podczas wczorajszego meczu Bundesligi z Borussią Dortmund. Potwierdziło to badanie przeprowadzone przez jednostkę medyczną klubu. Bayern na razie będzie musiał sobie radzić bez 31-letniego Kane'a. FC Barcelona 2-1 przegrała z Las Palmas, a tym samym doznali pierwszej domowej porażki w tym sezonie. Liderzy La Ligi przedłużyli swoją serię bez zwycięstwa do 3 meczów. Dla Las Palmas kluczowe okazały się bramki Sandro Ramireza i Fabiego Silvy, który w minucie 67 przesądził o sensacyjnym zwycięstwie gości. Inaki Peña, który po raz kolejny zagrał od pierwszej minuty przy straconych bramkach, mógł zachować się zdecydowanie lepiej, szczególnie że zapomniał, że jego nogi w kolanach się zginają i nimi też można obronić piłkę. Aczkolwiek przy straconych bramkach dla Barcelony większą winę ponosi defensywa. Nie zmienia to jednak faktu, że w mediach pojawiły się opinie, że teraz to Wojciech Szczęsny dostanie swoją szansę, ale jaka będzie ostateczna decyzja Hansiego Flicka, zobaczymy już 3 grudnia, gdy to FC Barcelona na wyjeździe zagra z Majorką. Wracając do meczu, to jedyne trafienie dla Barcelony zaliczył no niestety nie Robert Lewandowski, a Rafinha, pokonując byłego bramkarza Dumy Katalonii, Silesena. Przed Barceloną trudne mecze wyjazdowe, a ich forma na obcych obiektach no pozostawia wiele do życzenia. Wygrali tylko 2 z ostatnich 5 meczów. Real Madryt zmniejszył stratę do liderującej FC Barcelony do zaledwie 1 punktu. Wczoraj wygrali z Getafe 2-0, a do tego mają o 1 mecz rozegrany mniej od Dumy Katalonii. Jude Bellingham otworzył wynik tego meczu z karnego w minucie 30, a chwilę później asystował przy efektownym golu Kyliana Mbappé z dystansu. To było 10 trafienie Francuza w sezonie, a Bellingham pozostaje nieomylny z 11 metrów. Wykorzystał wszystkie dokładnie 4 rzuty karne w tym sezonie. Wygrana byłaby jeszcze bardziej okazała, gdyby Kylian Mbappé po minięciu rywala trafił do pustej bramki, ale ta sztuka mu się nie udała. Dla Realu Madryt było to 3 z rzędu czyste konto, które pozwala im utrzymać presję na FC Barcelonie. Getafe spadło na 17 pozycję w tabeli i to tylko z minimalną przewagą nad strefą spadkową dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Co ciekawe, to Real Madryt wygrał także 16 kolejny ligowy domowy mecz przeciwko Getafe, a tym samym wyrównali swój rekord. A jakimi wynikami zakończyły się mecze w polskiej ekstraklasie? Śląsk-Wrocław przegrał kolejny mecz. Tym razem z Puszczą Niepołomice i to na własnym stadionie 0-1. GKS Katowice poradziło sobie z Lechią Gdańsk, wygrywając 2-0. A Widzew Łódź przed własną publicznością przegrał 2-3 z Rakowem Częstochowa. Górnik Zabrze poradził sobie na wyjeździe z Koroną Kielce, wygrywając 4-2. Pogoń Szczecin podzieliła się punktami z Jagiellonią Białystok, remisując po 1. A jakim wynikiem zakończyło się spotkanie Stali Mielec z Legią Warszawa? No tego jeszcze nie wiem, bo nagrywam to chwilę wcześniej, aczkolwiek wy w tym momencie wynik tego meczu widzicie na ekranie. Dramatyczne wydarzenie przerwało mecz Fiorentiny z Interem Mediolan w 14 kolejce Serie A. W minucie 17 Eduardo Bove nagle upadł na murawę. Nieprzytomnego piłkarza przewieziono karetką do szpitala, a spotkanie odwołano. Piłkarze byli w całkowitym szoku, a kibice na trybunach z niepokojem czekali na jakiekolwiek informacje na temat stanu jego zdrowia. Pierwsze wiadomości, jakie się pojawiły, były pozytywne. Bove oddycha samodzielnie, a w szpitalu odwiedzili go bliscy i trener. Pozostaje mieć nadzieję na szybki powrót do zdrowia tego piłkarza. Mecz zostanie rozegrany w innym terminie, ale jeszcze kiedy nie wiadomo. Taki komunikat po tym zdarzeniu wystosował klub. Eduardo Bove, który otrzymał pomoc na boisku po utracie przytomności podczas meczu Fiorentina-Inter, znajduje się obecnie w szpitalu na oddziale intensywnej terapii.
No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W polskiej Ekstraklasie Motor Lublin Radomiak Radom, we Włoszech AS Roma Atalanta, w Hiszpanii Sevilla Osasuna, w pierwszej lidze pojedynek Arka Gdynia Stal Rzeszów, a w azjatyckiej Champions League na boisku zobaczymy Cristiano Ronaldo, jego Al Nassr o godzinie 19 podejmie Al Sadd. Na dziś to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Jeżeli dowiedzieliście się z niego czegoś nowego, będzie mi bardzo miło, jeżeli go ocenicie, zostawiając łapkę w górę. A jeżeli chcecie być na bieżąco, to koniecznie zaznaczcie dzwoneczek. Zachęcam Was także do obejrzenia tego poprzedniego filmu. Życzę Wam miłego dnia, no i do zobaczenia. Cześć!